Słuchajcie, dzisiaj weszliśmy na wyższy level. Nie kupujcie przyczepek, kupcie Skodę Octavię. Dzisiaj 4-metrowe wjechały i też nie ma problemu, także trzeba rozładować. No i co? Zabieramy się, słuchajcie, za sufit w garażu, ostatni sufit w naszym domu i tak naprawdę jak to skończę, no to będzie już koniec, będzie podsumowanko oczywiście sufitów, kosztów i tak dalej, no ale to jeszcze trochę pracy przede mną. Tutaj już jak widzicie, te główne profile mam już rozmierzone i wrzucone. Tutaj jest chyba, z tego co pamiętam, 20 cm od ściany albo 15, a potem leci już co 80 cm chyba. No i teraz będę rozmierzał te profile, do których CD, do których będę kręcił płyty. Jest trochę tutaj zabawy, no bo zobaczcie, trochę sprzętu i tego wszystkiego tutaj stoi. Nie ma takiego dojścia, no ale trzeba sobie jakoś poradzić, także żeby nie tracić czasu, lecimy. Zupełnie inaczej, słuchajcie, się to prezentuje. Także co, no tak to wygląda. Tutaj zostawiam sobie jeszcze jeden profil, żeby wrzucić, najprawdopodobniej zastanowię się jeszcze, czy to zrobić, ale zostawiam sobie jeszcze tutaj to połączenie, bo bardzo możliwe, że będę wełnę na górę rzucał tędy, żeby po prostu było łatwiej, żebym nie musiał tam przez pomieszczenie gospodarcze, przez ten mój właz kombinować. Tylko tutaj hop do góry, tam sobie deski położę i będę sobie to najprawdopodobniej jakoś przerzucał. Ale czy tak będzie, to jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie wszystko w praniu. Co, stelaż krzyżowy w garażu, tak jak gdzieś tam w innych filmach, słuchajcie, widzieliście, jak to robię, no to tutaj zrobiłem to tak samo. Główne co 80, te co 50. No i tak to się kręci, słuchajcie. Nie mam jeszcze, nie podokręcałem jeszcze do końca pchełkami te wzdłużne łączniki, no i nie mam nawrzucane jeszcze wszędzie krzyżowych. Dzisiaj już nie ma czasu, kilka spraw jeszcze do załatwienia jest, a jak widzicie jest już niestety ciemno, ale to sobie dokończę po prostu następnego dnia. Dokręcę pchełki tam, gdzie muszę, wrzucę łączniki krzyżowe tam, gdzie muszę, wszystko sobie wypoziomuję, dorzucę tam, gdzie nie ma tych wtyczek w noniuszach, no to oczywiście dorzucę, jak sobie wypoziomuję folia i zacznę płytować, zostawię sobie po prostu tutaj tylko ten otwór najprawdopodobniej, słuchajcie, no i tak to będzie wyglądało. Jak przyczepkę wystawiłem, to nie ma aż takiej tragedii, natomiast coś czuję, że przy płytowaniu sobie już tak łatwo nie poradzę, więc będzie kombinacja. I teraz tak, no zastanawiam się też, jak rozwiązać sytuację z tymi tutaj wieszakami od bramy. No i najprawdopodobniej dojadę gdzieś tam kawałeczkami, ten stelaż owinę sobie tą taśmą akustyczną, gdzieś tam tymi kawałeczkami płyty dojadę, powklejam, no i mam nadzieję, że się z tym nic nie stanie. Tak jak możecie zauważyć, tutaj akurat idealnie weszło mi między ten stelaż profil, tu jest w osi 10 cm, z drugiej strony oczywiście jest tak samo, natomiast z drugiej strony jest troszeczkę więcej miejsca, więc bez problemu tutaj się wszystko udało. Dobrze, konstrukcja jest wypoziomowana, w porządku wyszło, myślę, bez żadnych tam problemów. Jak widzicie, lecę teraz paroizolacją folia. Jak na złość zabrakło mi tutaj takiego kawałka, więc trudno, będę musiał po prostu dokupić kolejną rolkę. Folia jakoś tam się później gdzieś przyda. No i co, pokleiłem folię taśmą z Blue Delfina do folii paroizolacyjnej. Tutaj trochę zabawy właśnie przy tych wszystkich tam od bramy było, no ale spoko, to jest tylko garaż, może być. I teraz co, no jak widzicie, podnośnik jest już na miejscu, jest sprawa utrudniona ze względu na to wszystko, co tutaj stoi, no ale dobry papierek, tak, super. No ale co, lecimy zieloną płytą, zaczynam płytowanie. Zapłytuję sobie tyle, ile będę mógł dzisiaj, a po prostu, no jest weekend, więc teraz folii nie dokupię, a resztę dokończę w przyszłym tygodniu i tyle. A tak w ogóle zobaczcie, Doman używa profesjonalnego sprzętu, pożyczył mi teraz właśnie na roboty w garażu, więc spróbuję, zobaczymy jak to się działa
z profesjonalnym sprzętem, a nie z zwykłą wkrętareczką. Także mam nadzieję, że pójdzie o wiele szybciej. Dobra, słuchajcie, lecę z tematem, ale powiem wam, że to, ten DeWalt, to jest jakiś nieśmieszny żart. Przecież te kilka płyt ja przykręciłem w kilka minut i no, ciężko mi cokolwiek powiedzieć. W sensie, wiecie, ja nie znam się na takim sprzęcie, nigdy takiego sprzętu nie miałem, nigdy nie używałem. I jeżeli ja zrobiłem 100, tam 20 metrów czy 100 metrów karton gipsu, podwieszane sufity wkrętarką, i teraz Doman mi pożyczył, żebym sobie po prostu ten garaż na spokojnie zrobił, no to jest mi trochę przykro, że nie wiem, nie kupiłem takiego sprzętu, nie wypożyczyłem, choć kupić to chyba on jest za drogi. Natomiast no, przykręciłem raz, dwa, trzy płyty tym DeWaltem. Zajęło mi to kilka minut, a dla testu sprawdziłem sobie tą ostatnią płytę i powiem wam, że tą jedną płytę kręciłem dwa razy dłużej niż, znaczy dwa razy dłużej, 10 razy dłużej niż te trzy. Zresztą sami zobaczcie. Płyta jest przygotowana, DeWaltik gotowy. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Takie róbcie. I słuchajcie, tak naprawdę to by było na tyle. Zajęło mi to, no nie wiem, 5 minut, tak? Gdzieś mniej więcej. Także jedna płyta, raz, dwa, trzy, cztery, pięć profili, czyli na każdy profil tak naprawdę minutka, z tym jeszcze zmiana. No jest mistrzostwo świata, no myślę, że tą wkrętarką to kręcę gdzieś tak trzy razy dłużej, nie? Tak mi się wydaje. Także co? Fajny sprzęt, no, ale mnie na taki nie stać. Dobra, na dzisiaj już koniec. Tak to wygląda. Zapłytowałem sobie ten róg, słuchajcie, z tego względu, że teraz muszę zrobić sobie tam porządek i to wszystko, co jest tutaj na środku, muszę przenieść już na tą stronę, no bo tutaj już jest zapłytowane, potem sobie bez problemu to zagipsuję, no a tutaj nie wjadę niestety tym podnośnikiem, więc no muszę to po prostu niestety, kurczę, przenieść, także znowu kupa roboty, no ale jak już robić, to robić dobrze, bo tak to będę się pieprzył z tym 10 razy dłużej, a tak sobie przerzucę i będę miał przynajmniej porządek w garażu, wszystko będzie się fajnie mieściło. Tutaj już dalej nie kręcę, no bo zobaczcie, wchodzą już te od bramy uchwyty, te wymiany wszystkie, więc nie mam już dzisiaj na to siły. Więc po prostu, znaczy inaczej, no mam siłę, ale muszę wykorzystać jeszcze moje resztki, żeby po prostu poprzerzucać to w odpowiednie miejsce, posprzątać garaż, żebym na jutro, jak przyjadę, miał już wszystko gotowe i dokończę sobie, mam nadzieję, to płytowanie. Chociaż nie dokończę, bo nie ma folii. Może jeszcze dzisiaj do marketu w takim razie na szybko podjadę i ogarnę temat. No i już ładnie to wygląda. Zobaczcie. Na szczęście udało mi się wczoraj zajechać po folię. Zajechałem do sklepu budowlanego i okazało się, że można kupować na metry, więc no, kupiłem parę izolacyjną folię 0,2. Droga jak cholera była w markecie, no ale trudno. Jak widzicie, płytowanko już tutaj leci. No a teraz muszę się zająć jeszcze tym kawałkiem folii. Swoją drogą, zobaczcie, ile przestrzeni się zrobiło. Powynosiłem wszystko. Tam leżą jeszcze jakieś graty, ale zobaczcie, chodźcie tutaj. Zmieniłem jednak zdanie. W kotłowni leżą jeszcze jakieś tam pierdoły. Tutaj tak samo jest pierdoły i podłoga. I część podłogi przeniosłem też już do salonu docelowo, także mała zmiana. Nie chciało mi się już przerzucać, słuchajcie, wszystkiego w garażu z jednej na drugą. Jeszcze przyczepka i tak dalej. Jeszcze z tym klejem muszę zrobić porządek i z tamtymi gratami, ale to jak już sobie zapłytuję. Także co, no z tym DeWaltem jest ogień. Tak jak tutaj, jeżeli chodzi o te wycięcia, no to po prostu wyciąłem płytę, tak?
Zagapiłem się wcześniej, no i niestety połączenie jest zarówno tutaj, jak i tutaj, no bo robię wszędzie na zakładkę, tak? A zapomniałem dociąć po prostu troszeczkę mniej, żeby weszło, żeby tutaj się nie było tego połączenia. A no nie chciałem też, wiecie, robić tutaj, wyrzynać dziury po metrze, tak? To by było bez sensu. No więc zrobiłem sobie po prostu metrówki, tutaj dociąłem. Zobaczę, jeszcze pomyślę co z tym zrobić, czy po prostu jakąś tam kawałeczek płyty wkleję, zazbroję to, czy... No nie wiem, jeszcze zobaczę, do tego etapu jest jeszcze czas, także easy peasy. Co, biorę się do roboty, robię tutaj połączenie ślizgowe w garażu, ponieważ tutaj tynk zostaje, nie będzie gładzi, a też chciałbym spróbować właśnie zrobić połączenie ślizgowe, bo jeszcze tego nie robiłem, więc jakaś będzie nowość. Niestety nie mieli tej taśmy Rigipsa, kupiłem zwykłą. Mam nadzieję, że to wystarczy i będzie ok. Jeżeli spapram sprawę właśnie tym, że to jest zwykła taśma, a nie specjalna, chociaż wydaje mi się, że to jest jedno i to samo, no to nie wiem, będę kombinował po prostu dalej. No. Nie było, kupiłem taką i tyle w temacie. Zobaczcie, on ma tyle energii dzisiaj. Co? Dobra. Nie wiem, czy jakiś timelapsik? Chyba nie, słuchajcie, już żadnych timelapsów z garażu nie będę wrzucał. Kto chce zobaczyć, jak robiłem te płytowanie, te konstrukcje i tak dalej, są filmy, możecie sobie zerknąć, możecie sobie zobaczyć. To już naprawdę nie jest nic ciekawego, kiedy katowałem was przez miesiąc czy dwa tymi filmami, więc to po prostu zrobię w takiej formie vloga. Zobaczycie, jak to powstaje i zobaczycie efekt końcowy. Nadeszła ta wiekopomna chwila, gdzie można powiedzieć, że sufity, płytowanie w naszym domu zakończyłem. Także 150 metrów sufitów podwieszanych na wiązarach w pomieszczeniach dziennych, że tak powiem, płytowanie na dwa razy, w pomieszczeniach gospodarczych płytowanie na raz. Mega się cieszę. Powiem wam, że jestem dzisiaj już zmęczony, bo tyle co się naskakałem teraz w tym garażu, tyle było kombinacji i tak dalej. No ale jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Jutro przyjadę, jeszcze zrobię jakieś tutaj poprawki, zaraz wam pokażę. W sensie poprawki, jeszcze zrobię to, co trzeba zrobić po prostu. No i jutro myślę, nagram też takie podsumowanie, jeżeli chodzi o koszty związane z sufitami. Ile mnie to kosztowało, ile i czego zużyłem. Na pewno nie będzie to dokładne tak co do jednego, w sensie do jednego wieszaka i tak dalej. Gdzieś tam pewnie machnę się o kilka stówek, 2, 3, 5, 7, no bo gdzieś tam dokupowałem tych materiałów i nie wiem, nie jestem pewien, czy po prostu wszystko pamiętam. Dobrze, zobaczcie, tak to się prezentuje. Garaż od razu się powiększył. Jest o wiele cieplej, już nic nie wieje. Tutaj oczywiście zostawiam sobie, tak sobie tylko zakleiłem. Zostawiam sobie, tu wchodzi dwumetrowa, a tu wchodzi 50, no bo tędy będę wrzucał wełnę, więc żeby nie kombinować potem, no to tak to rozwiązałem. Muszę oczywiście popracować jeszcze nad tym, ale to będę się zajmował tym jutro. Także co? Nie ma, słuchajcie, co więcej tutaj gadać. Garaż skończony. W zasadzie wszędzie są już płyty. Tutaj zabieram się, tak jak mówię, za te poprawki. Dodatkowo jeszcze połączenie ślizgowe, gipsowanko, zbrojenie, szpachlowanie, malowanie i będzie skończone. Ale to dopiero jak sobie już wszystko, w sensie jak zrobię ocieplenie u góry, to dopiero wezmę się za tutaj wykańczanie, że tak powiem, garażu i myślę, że od razu też polecę ściany na biało, więc do tego etapu jeszcze trochę zostało. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za to, że dotrwaliście do końca. Słyszymy się niebawem.